Kładka spina brzegi Słupi na wysokości baszty Czarownic i Białego Spichlerza po drugiej stronie rzeki. Budowa przeprawy odbywa się w ramach rewitalizacji bulwarów nadrzecznych. Zgodnie z założeniem powstaną trzy nowe kładki. Konstrukcję pierwszej ułożono kilka tygodni temu i łączy ona zachodni brzeg Słupi z wyspą Młyńską w pobliżu Spichlerza Richtera. Trzecia będzie natomiast ułożona w pobliżu Biblioteki Miejskiej i Młodzieżowego Domu Kultury. Prace przy rewitalizacji bulwarów rozpoczęły się w ubiegłym roku. Projekt kosztować będzie ponad.